To był piękny, pełen słońca poranek, kiedy otrzymałem wiadomość o zatrudnieniu w wymarzonej firmie, Dynamiczne Technologie. Moje serce wypełniło się radością i podekscytowaniem, w końcu miałem szansę na karierę moich marzeń. Przez wiele lat pracowałem ciężko, aby dotrzeć do tego punktu, i teraz wreszcie nadeszła chwila, na którą tak długo czekałem. Jednakże, mimo euforii towarzyszącej tej wiadomości, nie mogłem przestać myśleć o mojej przeszłości. W liceum byłem obiektem okrutnych prześladowań. Mój największy koszmar to był Piotrek. Piotrek Kowalski. Był on nie tylko liderem grupy, która mnie dręczyła, ale również moim bezlitosnym oprawcą. Codziennie przynosił mi cierpienie fizyczne i emocjonalne, pozostawiając na mnie trwałe blizny zarówno na ciele, jak i w duszy. Prześladowania rozpoczynały się od pozornie niewinnych drwin i szykan, które stopniowo narastały w siłę. Piotrek był zawsze w centrum uwagi, a jego władza nad grupą uczniów dawała mu nieograniczone pole do znęcania się nade mną. Wszystko, czego pragnąłem, to tylko spokój i akceptację, ale dla nich byłem tylko łatwym celem, który można bezkarnie krzywdzić. Pamiętam te momenty, gdy byłem osaczony przez nich w korytarzach, a wszyscy wokoło się śmiali z mojego cierpienia. Moje uszy były pełne szyderczych śmiechów i złośliwych komentarzy. Każdy dzień spędzony w liceum był dla mnie torturą, która powoli niszczyła moją wiarę w siebie i nadzieję na lepsze jutro. Piotrek był najgorszy. Był wysoki, o mocno zbudowanej sylwetce i ciemnych, pustych oczach. Często nosił na twarzy drwiący uśmiech, który wzmagał mój lęk. To właśnie on wymyślał coraz to nowe sposoby na poniżanie mnie, sprawiając, że czułem się bezsilny i samotny. Jego pięści spadały na mnie bezlitośnie, a jego słowa wierciły się w mojej psychice jak żądła jadowitych owadów. Tak długo marzyłem o ucieczce od tego koszmaru. Marzyłem o miejscu, gdzie mogę być akceptowany za to, kim jestem i gdzie mogę zacząć od nowa. I teraz, kiedy otrzymałem tę wiadomość o pracy w Dynamicznych Technologiach, wydawało się, że los wreszcie zaczyna się dla mnie uśmiechać. Byłem gotowy na nowe wyzwania, gotowy na zmianę, ale jedno pytanie nie dawało mi spokoju: co jeśli przeszłość i teraźniejszość zderzą się ze sobą? Czułem wewnętrzny niepokój. Czy wśród nowych kolegów i współpracowników spotkam kogoś podobnego do Piotrka? Czy ten nowy etap w moim życiu okaże się kolejnym koszmarem? Wiedziałem, że muszę zmierzyć się z tym strachem, ale było to dla mnie ogromne wyzwanie. Wiedziałem, że muszę dać sobie szansę na nowe życie, ale czy będę w stanie pozbyć się cieni przeszłości, które stale mnie prześladowały? Wyszedłem na zewnątrz, a promienie słoneczne oświetlały drogę przed mną. Wiedziałem, że to nowy rozdział, pełen niespodzianek i możliwości, ale również niebezpieczeństw, które mogły przywrócić do życia najgorsze demony, którym przez lata próbowałem się oprzeć. Kiedy przekroczyłem próg Dynamicznych Technologii, zostałem powitany przez entuzjastycznych kolegów z pracy. Czułem się zaskoczony i zadowolony, że ludzie tutaj wydawali się być tacy otwarci i przyjaźni. To było zupełnie nowe dla mnie. Chociaż wciąż czułem lekką niepewność, postanowiłem dać sobie szansę na nowe życie. Pracując jako programista w Dynamicznych Technologiach, byłam zachwycony możliwościami, jakie stawiała przede mną ta pozycja. Miałem okazję współpracować z utalentowanymi ludźmi i rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku. Było to dla mnie jak spełnienie marzeń. Właśnie tutaj, między kodem a liniami algorytmów, czułem, że mogę się zatracić w pracy i wreszcie odnaleźć spokój. Miałem nadzieję, że to nowe miejsce pozwoli mi oderwać się od przeszłości i zapomnieć o koszmarze, który mnie prześladował przez lata. Pierwsze dni w Dynamicznych Technologiach były dla mnie pełne nowych wyzwań. Poznawałem procedury, technologie i starałem się jak najlepiej wpasować w nowe środowisko. W końcu nadszedł czas, aby spotkać się z moim szefem, dyrektorem generalnym firmy, panem Janem Nowickim. Kiedy wszedłem do biura pana Nowickiego, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Tam, siedzący za biurkiem, z uśmiechem na twarzy, stał Piotrek Kowalski, mój były oprawca z liceum. Poczułem, jakby cały świat wokół mnie nagle zniknął, a ja znalazłem się w pułapce, której nie byłem w stanie uniknąć. Piotrek spostrzegł moje zdumienie i uśmiechnął się jeszcze szerzej. Adam, cieszę się, że w końcu się spotykamy, powiedział z fałszywym entuzjazmem. Kto by pomyślał, że nasze drogi się tu skrzyżują?
Moje serce zaczęło walić jak oszalałe. Wszystkie bolesne wspomnienia z przeszłości powróciły, a ja byłem znów bezbronny wobec swojego oprawcy. Wiedziałem, że muszę zebrać w sobie odwagę i stawić mu czoła. Co ty tu robisz, Piotrek? Zapytałem z drżeniem w głosie. Czy to jakiś żart? On tylko się zaśmiał. Och, nie, Adam. To nie żart. Zobaczysz, jestem dyrektorem tej firmy. A teraz będziesz pracował pod moim rozkazem. Moje ciało ogarnęło uczucie wściekłości i bezsilności. To nie mogło być prawdziwe. Jak to możliwe, że mój były oprawca miał teraz kontrolę nad moją karierą? Ale wiedziałem, że muszę się zebrać i znaleźć sposób, jak zmierzyć się z tą niewygodną sytuacją. Przez kolejne dni starałem się unikać bezpośrednich konfrontacji z Piotrkiem. Pracowałem jak najciężej, skupiając się na swoich zadaniach, ale obecność mojego oprawcy nieustannie przeszkadzała mi w skupieniu. Czułem, że cała moja przeszłość powraca, aby mnie nawiedzić i zniszczyć to, co tak ciężko było zbudować. Pewnego dnia, gdy byłem głęboko zanurzony w pracy, Piotrek wszedł do mojego biura bez zapowiedzi. Moje serce zaczęło walić jeszcze szybciej, a ja nie wiedziałem, co opowiedzieć. Adam, widzę, że pracujesz pilnie, powiedział z drwiącym uśmiechem. Mam nadzieję, że masz świadomość, że teraz to ja jestem twój szef. Może czas na małą rozmowę na temat naszej przeszłości. Wzruszyłem ramionami, próbując zachować spokój. Nie mam ochoty na rozmowę na ten temat, Piotrek. Chciałbym po prostu skończyć swoje zadanie. On jednak nie dał za wygraną. Czyż nie jest interesujące, jak to życie potrafi nas zaskakiwać? Rzekł, przechadzając się po moim biurze. Byłeś takim słabym pionkiem w liceum, a teraz tutaj pracujesz pod moją władzą. To niesamowite. Nagle poczułem gniew, który nie byłem w stanie dłużej tłumić. Wiesz co, Piotrek? Powiedziałem zdecydowanie. Przeszłość jest przeszłością. Ale pamiętaj, że teraz jesteśmy w zupełnie innym świecie. Nie pozwolę ci niszczyć tego, co tak ciężko wypracowałem dla siebie. On spojrzał na mnie z wyrazem zdziwienia, ale nie odpowiedział. Wiedziałem, że walka z moimi demonami jeszcze się nie skończyła. Ale byłem gotów stanąć do niej twarzą w twarz. Przeszłość nie miała już władzy nade mną. Moje spotkanie z Piotrkiem nie zakończyło się ostatecznie rozstrzygającą konfrontacją, ale wiedziałem, że muszę podjąć działania, aby zapewnić sobie sprawiedliwość i ochronę przed długotrwałym cierpieniem. Zdecydowałem się skonsultować tę sytuację z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jakie są moje prawa i jak mogę bronić się przed dalszymi prześladowaniami. Spotkanie z prawnikiem, panią Katarzyną Majewską, było odkryciem nowego wsparcia i nadziei. Przedstawiłem jej historię prześladowań, które przeszedłem w liceum i niepokojące spotkanie z Piotrkiem na miejscu pracy. Pani Majewska była pełna empatii i zrozumienia, obiecała mi, że będzie prowadzić moją sprawę z najwyższą starannością. Rozpoczęła się batalia prawna, w której ja, przy wsparciu pani Majewskiej, stawiałem czoła Piotrkowi i jego nadużyciom w przeszłości. Zbieraliśmy dokumentację, przeprowadzaliśmy rozmowy z byłymi uczniami, którzy byli świadkami prześladowań. Każdy kawałek dowodu był kluczowy, aby obnażyć prawdziwą naturę Piotrka i zapewnić sprawiedliwość, której tak bardzo pragnąłem. W miarę jak nasza sprawa zyskiwała rozgłos, inni pracownicy zaczęli dostrzegać, jak Piotrek wykorzystuje swoją władzę. Coraz więcej osób zgłaszało swoje negatywne doświadczenia z nim, a atmosfera w firmie zaczęła się zmieniać. To było ogromne wsparcie dla mnie, wiedząc, że nie jestem sam w walce o sprawiedliwość. Nadszedł dzień, w którym miało odbyć się rozprawienie dotyczące naszej sprawy. Sala sądowa była napełniona napięciem. Patrzyłem na Piotrka, który próbował zachować pewność siebie, ale widziałem, że pod powierzchnią jego maski kryje się lęk. Byłem gotów skonfrontować się z nim, aby wyjawić prawdę o tym, co zrobił. Podczas przesłuchań pani Majewska przedstawiła dowody na moje prześladowania w liceum i nieznośne traktowanie, jakie otrzymałem od Piotrka na miejscu pracy. Z każdym nowym świadkiem, który opowiadał swoje doświadczenia, narastała oburzenie w sali sądowej. W końcu przyszedł mój czas, aby zeznawać.
Przemówiłem z mocą i odwagą, opowiadając o latach cierpienia i konsekwencjach, jakie to na mnie wywarło. W oczach Piotrka zobaczyłem strach i chwilę słabości. Wiedziałem, że teraz to ja mam kontrolę nad sytuacją. Po długich dniach przesłuchań wydano ostateczne orzeczenie. Piotrek został uznany winnym prześladowań i niemoralnego zachowania zarówno w liceum, jak i w dynamicznych technologiach. Obwieszczono, że zostanie on zwolniony z pracy i nałożono na niego karę grzywny. To był dla mnie moment zwycięstwa i uzyskania sprawiedliwości. Nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich, którzy cierpieli z powodu Piotrka. Wiedziałem, że teraz mogę zacząć budować przyszłość bez strachu przed przeszłością. Po rozprawie, życie w dynamicznych technologiach zaczęło wracać do normalności. Piotrek zniknął z mojego życia, a ja mogłem skupić się na rozwijaniu mojej kariery i budowaniu pozytywnych relacji z innymi współpracownikami. Czas leczy rany, a ja poczułem, jak w końcu mogę uwierzyć w swoje umiejętności i wartość jako człowieka. Poczułem się silniejszy i bardziej pewny siebie, wiedząc, że przeszedłem przez piekło i wyszedłem z niego zwycięsko. W kolejnych latach osiągałem sukcesy w dynamicznych technologiach, rozwijając się zawodowo i osobowo. Wsparcie i akceptacja, które otrzymałem od nowych kolegów, dawały mi siłę, aby patrzeć w przyszłość z optymizmem. Choć prawda i sprawiedliwość zwyciężyły, wciąż czułem, że muszę uporać się z emocjonalnym bagażem, który niosłem przez lata. Postanowiłem podjąć terapię, aby przepracować traumę i nauczyć się przebaczenia. Terapia okazała się kluczowa w moim procesie zdrowienia. Nauczyłem się rozumieć, że Piotrek sam był ofiarą własnych demonów, które skłoniły go do takiego zachowania. Nie było to usprawiedliwienie, ale pomogło mi zrozumieć, że nie muszę dłużej trzymać tego gniewu w swoim sercu. Po latach w dynamicznych technologiach zdecydowałem się na kolejny krok w mojej karierze. Postanowiłem założyć własną firmę, w której mogłem tworzyć innowacyjne rozwiązania i być szefem swojego losu. Bycie przedsiębiorcą przyniosło mi satysfakcję i poczucie wolności. Teraz to ja miałem władzę nad swoją przyszłością i nad tym, jakie wartości chcę przekazywać w swojej pracy. Moja historia przesładowań i niespodziewanych konfrontacji z przeszłością zakończyła się ostatecznie sukcesem i wyzwoleniem. Zdobyłem siłę, by przeciwstawić się swojemu oprawcy, a sprawiedliwość zwyciężyła. Nie tylko odzyskałem swoje życie, ale również nauczyłem się ważnych lekcji o przebaczeniu i budowaniu przyszłości. Dziś, patrząc wstecz na te trudne chwile, czuję wdzięczność za siłę, którą znalazłem w sobie i za ludzi, którzy mi pomogli. Przez walkę z przeszłością stałem się silniejszy i bardziej empatyczny. Teraz mogę patrzeć w przyszłość z optymizmem i wiarą w siebie, gotowy na kolejne wyzwania, które mogą się pojawić na mojej drodze.